Maciek, przed nami pierwszy mecz w fazie grupowej FIBA Europe Cup. Co czeka nas w Rumunii? Przedstaw krótką charakterystykę CSU Oradei. Jeden z lepszych przeciwników w naszej grupie, bardzo mocny zespół, doświadczony zespół. Wielu zawodników, którzy grali w PLK i to w ważnych rolach, bo i Holt, i Richards, tak samo Markowicz, więc to są bardzo dobrzy zawodnicy. Potrafią grać w koszykówkę, dobrze sobie radzą w rumuńskiej lidze, niedawno zaczęli później niż my. Fizyczna drużyna będzie próbowała zmienną obroną wytrącić nas z rytmu, natomiast my będziemy chcieli być przygotowani na to i nie dopuścić do wybicia nas z rytmu. Grzesiek, po 6 kolejkach ligowej rywalizacji przychodzi czas na początek walki w FIBA Europe Cup. Na mecze w europejskich pucharach chyba czekaliście z niecierpliwością. Tak, myślę, że dla wielu zawodników to był główny argument, dlaczego w ogóle się tutaj znaleźli, ponieważ te europejskie puchary naprawdę dają jakości i niezwykłego doświadczenia dla nas. Myślę, że to doświadczenie zdecydowanie zaprocentuje w lidze, więc nie możemy się doczekać. Ta wczorajsza wysoka porażka Oradei pokazała wam, sztabowi szkoleniowemu, jak ugryźć tego rywala i jakie zagrywki sprawiają im najwięcej problemów? Przeanalizowaliśmy, oczywiście oglądaliśmy i przeanalizowaliśmy ten mecz pod kątem tego, czego możemy użyć, na co powinniśmy zwrócić uwagę, co przyniosło klucz na poce zyski. Czyli wyrwane piłki, bądź gdzie wymuszali, na czym wymuszali straty. Natomiast myślę, że Oradea po prostu zagrała słaby mecz i to nie jest powiedziane, że w środę zagrają tak słaby mecz jak z Napoką, bo grali na wyjeździe i widać było, że po słabym początku myślałem, byli już zupełnie gdzie indziej. Wczoraj Oradea rozgrywała swój mecz ligowy, który przegrała wysoko. Będziecie próbować zastosować podobne zagrywki, które wczoraj naszym najbliższym rywalom sprawiały wiele trudności? Trenerzy mają założenia takie, jakie mają. Szczerze, nawet nie miałem czasu obejrzeć tego meczu. My skupiamy się na naszej grze bardziej niż na ich grze. Będziemy egzekwować naszą grę tak, jak sobie to założyliśmy. Mam nadzieję, że dobrze zagramy, przede wszystkim zespołowo. Na koniec kilka słów o nas. Jak zaskoczymy rywali? No to dopiero w środę pokażemy, natomiast dalej chcemy kontynuować naszą grę, kontynuować to, że gramy jako zespół, chcemy być przygotowani, chcemy zagrać mądrą koszykówkę, będziemy musieli się dopasować w pewien sposób i zareagować na to, jak Oradea będzie nas próbowała kryć. Jesteśmy przygotowani taktycznie, jesteśmy przygotowani mentalnie, teraz trzeba wyjść, trafić też trochę rzutów do kosza. Jeżeli tak będzie, to będziemy w meczu i będziemy walczyli do końca o zwycięstwo. Analiza gry rumuńskiej drużyny za wami. Gdybyś miał ją porównać do jednego z zespołów Energa Basket Ligi, to którą drużynę byś wskazał? Jest to drużyna, która ma wysokich graczy i jest bardzo doświadczona. Myślę, że porównałbym ją do Stali Ostrów. Szczerze powiedziawszy, bardzo, bardzo, bardzo podobne zespoły. Myślę, że to będzie mecz na bardzo wysokim poziomie. No i nie możemy się doczekać środy.